Nie wyrażam na to zgody, bo straciłem w przypadku Ryszarda Kalkowskiego 3 godziny na zeznaniach, a w przypadku sekretarz 2,5 godziny, tak? Na tym, żeby to mówić. Straciłem punktę w jednym i w drugim przypadku. I chcieliście zrobić to, żebyśmy dostali wyroki, żebyśmy nic na urzędników gminy złego nie powiedzieli, żebyśmy nie mogli w jakiś sposób zaprotestować, tak? Bo jeżeli my mamy prawo do protestowania, do wyrażania swojego sprzeciwu na to, żeby takie czy inne inwestycje tu miały miejsce w Kielnie, a wy chcecie to ukrócić. Na to nie wyrażamy zgody. Proszę Państwa, żeby rozbudzić emocje, dzisiaj świętujemy 42. rocznicę porozumień sierpniowych, Solidarność, tak, Solidarność to jeden z drugim, a nie jeden z drugim. Pan wójt powiedział dzisiaj znamienne słowa, że dialog to jest podstawa i to jest konsensus. I rozumiem, że od dzisiaj będzie już ten dialog a mieszkańcami, tak, i będą głos mieszkańców będzie słyszalny, wójt będzie słyszał, będziemy rozmawiać, wszystko będzie szło do przodu. Opuśćmy te emocje, umówiliśmy się na pewne rzeczy, mamy kontynuację i będziemy ją realizować. Jesteśmy w punkcie wolne wnioski, ja mam taki wolny wniosek. Mamy nad jeziorem skatepark. Tak. Nie wiem, czy tam ktoś zagląda na ten skatepark, ostatnio miałem okazję pójść ze swoją krześnicą nad jezioro, żeby sobie popływała trochę i przechodziliśmy przez skatepark. Tam jest taka łezka z tych ABS-ów takich plastikowych zrobiona. I tam jeden się zaczął kruszyć, dlatego uczulam, żeby tam zwrócić na to uwagę, bo tam dzieci biegają. I to jest mi taki wolny wniosek, żeby tam... Żeby poprawić się bezpieczeństwo tam na tym. Ona jest, jest dziurą, czyli tam się skruszyła, jest dziura. A tu przed zejściem w schodach, tak? Nie, tam na środku pracy. Jest takie coś i takie są, takie potrzebne. I to jest taki wolny wniosek i tylko... Super, rozumiem, że to wszystkie wolne wnioski... Jeszcze informacja. Lokalna grupa Kaszubska Droga. A wolny wniosek? Lokalna grupa działania Kaszubska Droga organizuje tu w tym miejscu 8 września konsultacje społeczne odnośnie kolejnej lokalnej strategii działania. To jest na 2022-2027. I osoby, które są zainteresowane, też mogą wypełnić ankietę taką. Jest kilkustronicowa, ale krótko, szybko się wypełnia. Jest ona także dostępna online na stronie lokalnej grupy działania. Tu jest w formie takiego jakby interaktywnego zapisu. I pomysły na rozwój obszaru naszej gminy, czy obszaru sołectwa, wszelkie jakieś takie pomysły, które Państwo macie, możecie zgłaszać. Fajny pomysł. Także 8 września od godziny 16 do 20 tutaj w tym miejscu. A to są wypełnienia na wiedzę. Ostatni wolny wniosek? Elektronny taki wniosek, żeby tu pierwsze oznaczyć dwa przejścia dla pieszych. Jedno przejście na Federal, drugie na ulicy Szkolnej. Są wyniesione przejścia dla pieszych, ale jest brak nowego oznakowania tych przejść. Ja pisałam maila do gminy, ale nie dostałam żadnej. Oznakowanie na Tredera i Szkolnej. Do szkoły tam przy basenie, że tak powiem, przy tych oknach od basenu. Od tej strony przy aptece. Ale co nie jest oznaczone? Nie ma oznaków pionowych. Pionowych? Tak, że jest przejście dla pieszych. I ja mam, faktycznie ja bym się nie zatrzymuję, racja. Taka sama sytuacja przy basenie nie ma. Serio nie ma. Ale prawie. Nie, ale już na parkingu wewnątrz, tak? Nie. Jak się jest wyniesione... Jest wyniesione przejście dla pieszych. To tu nie ma znaku? Nie ma. Tu nie ma znaku? Widzę wepchnie. Tak. Tutaj nie ma znaków pionowych. Tam na wjeździe na parking jest znak pionowy, ale tutaj nie ma. Już zapisane. I chyba tam na wjeździe na parking jest w drugą stronę w ogóle postawiony, to też jest było. I drugie przejście po drugiej stronie szkoły. Czyli to jest Frederata do szkoły, i tam jest. Na Solidorze, tak, przy jeziorze. A tam chyba jest. Nie
Nie, też nie ma? Ale czego tutaj nie ma? Też był znak, ale ktoś go tam nie zneutralizował, ale że tak powiem. Tutaj, w tym miejscu? Tak. No, gdzie jeszcze? Tam przejście przypadku. Był, ale był, ja nie wiem. W przydziałce. Ale był, ale czy jest? Nie wiem. 546 przez. Czasami niektórzy na pamiątkę sobie zabierają. Są dwa, tak? Tam. Widziałam osobiście, jak leżał znak cały ścięty, nie? Także. I kolejna sprawa, czy da się jakoś, nie wiem, policję tylko. I tyle. A no ale no ja nie będę dbać o policję codziennie, bo już tam nie było. Ale kwestia tego. Czy ja mogę zadzwonić, zgłosić takie coś? Bardzo wam słabo. Ja muszę, nie? Może nie wiem. Ale chociaż kilka razy się pojawia. To też to nie jest takie. Może trzeba porozmawiać z dyrektorem pani szkoły. Mówi tutaj o, ale dyrektor nie będzie stała. Ale pani mówi, tutaj pani mówi o tym w miejscu? Nie. Że jak się do szkoły podjeżdża, w ogóle cała szkolna i kredera. Tutaj? O, dokładnie. Tak. Tam jest naprawdę, tam jest sporo. Tam jest sporo rodziców. Nie wiem, osobę informującą, że... Ale wie pani, ale my to tak szczerze mówiąc z pełną premedytacją robiliśmy, tak? Jak była ta, żeby po prostu wjechać na parking. Po to ten parking testowany. Ja mówię o tym, że ludzie stają na przejściu na przykład dla przejściu. Ale dobrze. Ludzie stają, dzieci wysiadają. Ale wie pani, ale właśnie pewnie na tej sali też są rodzice, którzy odwożą dzieci, tak? Po to powstał właśnie między innymi ten parking powstał, tutaj powstał też, że można stanąć, się zatrzymać, ale powoli. Chodzi o pewną edukację niektórych osób, tak? Rozumiem, że się zatrzymają, tak? Dzieciaka wysadzają, tak? No i ale o edukację chodzi. Ja jestem za, żeby spadali na parkingu, tak? Bo sama uważam, ale, że parking kilka. Ale pani mówi, że tutaj bezpośrednio na tym wyniesionym przejściu stają? Tak, stają. I przy przejściu na całej długości. Ja chodziłam pieszo do przedszkola przez rok. Ale teraz zgłoszę na policję raz, drugi, czy też zaczynać rok szkolny jutro, więc będę... No niestety, też może niestety mandat zostanie. Ale przejść kilka metrów, to nie jest problem, dużo zostaje. Dobry pomysł. To zgłoszę, to jutro zadzwonię na policję uczulę i na dzień dobry, niestety. Dobrze, rozumiem, że to wszystkie... Mam jedno pytanie. No, 40 jest znak. Był. Tak, że jest. Nie, chodzi o to, że on jest pod tablicą 40, tak? Właśnie nie ma pod tablicą. A nie był? Znaczy, kiedyś był, a teraz nie ma, dlatego właśnie się pytam. No dobrze. No dobrze. No dobra. Nie wiem, czy teraz to trzeba sprawdzić. Słucham? Robimy nową organizację ruchu, tam przed rondem będzie wyniesione. Dobrze, pani pyta się. A trzeba sprawdzić, my sprawdzimy organizację ruchu, czy będziemy chcieli przesunąć, ale to w nowym projekcie. Ale kiedyś był 40 pod kielem. Mi się wydaje, że teraz jak ta przebudowa była, to chyba nie ma jest tego. Jest 40 z tej strony na pewno. Gdzie jest? Z drugiej strony. Ale nie. Kiedyś było 40 pod terenem zabudowanym, że przez całą miejscowość się powiązywało, a w tej chwili 40 jest do pierwszego skrzyżowania. Tak? Słucham panią, wolny wniosek. Przejeżdża koło nas, zatrzyma się tam dalej, Leśną do góry jedzie. Czy są jakiekolwiek szanse, żeby zrobić gdzieś w okolicach Myśliwskiego Dworu przystanek dla dzieci? Bo dzieci idą Leśną, która jest nieoświetlona, ruch jest po prostu koszmarny, zasuwają, mówiąc delikatnie. Nie ma chodnika, nie ma pobocza. No jesteśmy akurat w tym miejscu, na poprzednim spotkaniu o tym mówiliśmy, wtedy zostałem zakrzyczany w jakiś sposób, tak? Dzisiaj nie mam tutaj tej dokumentacji. Jest wykonana dokumentacja projektowa, która jest w tej chwili zgłoszona do powiatu. Być może w tym roku uzyskamy pozwolenie na budowę. W tym miejscu, jak się kończy, będzie wybudowany chodnik od samego domu, od tej leśnej tutaj, co ten pan mówił, tak? Chodnik z tą stroną pójdzie aż do tego miejsca. Drugą stroną jest zaprojektowany chodnik do tego miejsca. Ani pani patrzy. Do tego miejsca, od tego miejsca będzie ścieżka rowerowa. Tutaj jest zaprojektowane rondo. A w tym miejscu będzie pierwsza zatoka autobusowa
Czyli przemyśleć. A tu będzie, druga stotoka autobusowa. Ale szkołę wie pani, możemy sobie też robić różne rzeczy, tylko proszę państwa, my to projektujemy już od prawie że 2 lat. Też będzie miał dzieci, więc te dzieci będą. Taka szansa, przyjdą na wakacje do babci. Myślę, że dostaniemy pozwolenie na budowę może w tym roku. Natomiast ta droga jest zaprojektowana aż do samego Kowala. Cała jest oświetlona. Znaczy, ale to jest projekt, to jest sprawa jasna. Ale od projektu trzeba zacząć. Na odcinku całych 6 km, gdzie wycena jest na 39 milionów złotych. A to jest na razie projekt. Dobrze. Kowalewa kończy się też rondem. Ostatni wniosek i kończymy zebranie, idziemy do domu. Ja mam taki wniosek, że rozumiem wniosek do Gazowa o jakiekolwiek oświetlenie może bardziej, albo są takie jakieś świecące przejścia na pierwszych przy szkole. To ja już mówiłam, więc to jest... Nie mówiliśmy o tym przy Sawarii. Nie, ja mówiłam też przejście naprzeciwko państwa Filipów i państwa Skupa bodajże. Tak, to jest to główne przejście właśnie przy szkole. Nawet dzwoniłam już też do powiatu się pytać, to trzeba właśnie tam i słowali mnie, co dalej z tym robić. Dobrze, czyli rozumiem, że zamykamy zebranie, wszystkie wolne wnioski są wypisane, podpisane. Wolny wniosek? Dobra, zamykamy zebranie. Bardzo dziękuję państwu za uwagę i do zobaczenia następnym razem.